Pierwsze spotkanie z kolejnego cyklu Business Meets IT poświęcimy temu, jak wejść do chmury. Na co klienci powinni zwrócić uwagę, przygotowując się do migracji? Tak naprawdę faza wejścia i faza planowania strategii chmurowej jest najważniejszym elementem Cloud Journey. Jeżeli chodzi o tą fazę przygotowania, to przede wszystkim powinna ona wynikać ze strategii firmy. Ważne są wymagania biznesowe, które potem przekładają się na pryncypia architektoniczne i technologię, która powinna pomagać celom biznesowym. I właśnie w taki sposób należy rozpocząć planowanie. Planowanie zarówno części czysto technologicznej, jak i organizacyjnej. No i wiadomo, migracja do chmury jest dużą zmianą, więc zarządzanie zmianą, zarządzanie programem powinno być wpisane w całą ścieżkę, drogę do chmury. Z punktu widzenia prawnego to są dwie historie. To jest historia otoczenia regulacyjnego i prawnego i historia kontraktu z dostawcą. Jeśli chodzi o otoczenie prawne i regulacyjne, to w sektorze finansowym to jest wyjątkowo wyszukana materia. Ponieważ z jednej strony mamy przepisy, które mówią nam o pewnych generaliach, to znaczy o danych osobowych. Z drugiej strony mamy przepisy sektorowe, takie jak prawo bankowe, który wsadza nas w pewien model funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa, jakim jest bank. Druga historia to jest kontrakt z dostawcą i żeby zawrzeć dobry i mądry kontrakt z dostawcą usług, trzeba spróbować zrozumieć model biznesowy tego dostawcy. Już kluczowe w negocjowaniu z dostawcą usług chmurowych jest to, żeby nie negocjować w kontrze do jego modelu biznesowego, ponieważ to się nigdy nie skończy. I nigdy nie złamiemy modelu biznesowego, myśląc, że jest to tradycyjny outsourcing. Bo to nie jest tradycyjny outsourcing w rozumieniu tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Więc kluczem jest to, żeby poradzić sobie z otoczeniem regulacyjnym, a z drugiej strony mądrze i świadomie negocjować umowę. A co więcej, na tym spotkaniu chcielibyśmy przede wszystkim pokazać o tym, czego nie negocjować. Ponieważ są pewne obszary, które są nienegocjowalne i szkoda na nie tracić czasu. A w jaki sposób od strony organizacyjnej i technologicznej Accenture wspiera klientów przy czasie migracji do chmury? Przede wszystkim Accenture jako globalna firma ma dziesiątki tysięcy doświadczeń przy przeprowadzaniu klientów korporacyjnych do chmury. I bazując na tych doświadczeniach powstały metodyki pracy przy migracji, przy planowaniu transformacji chmurowej. I te metodyki są poukładane właśnie od, praca zaczyna się od części strategicznej, definiowane są wymagania biznesowe, następnie są one przekładane na architekturę, na technologię i na organizację. To, co jest ważne, organizacja wokół chmury, zarządzanie chmurą jest zupełnie inną organizacją niż tradycyjna IT. Bardzo często mówi się o DevOpsach czy o DevSecOpsach, gdzie zespoły łączą się w jeden byt, który zarówno robi development, czyli rozwój aplikacji, rozwój funkcjonalności biznesowych i je utrzymuje w ramach konkretnej potrzeby biznesowej. Ważne jest, żeby te wszystkie części zaplanować, zanim rozpoczniemy migrację. I element korzyści wynikających z chmury, który jest powiązany z finansami, jest także kluczowy. Tak więc stworzenie dobrego business case'u i później pilnowanie finansów jest bardzo ważne, żeby osiągnąć wszystkie korzyści. Myślę, że ważne jest to dla firm, zwłaszcza z sektora finansowego, że model rozliczania chmury jest zupełnie inny niż tradycyjny model utrzymywania aplikacji czy hardware'u. Jest to model subskrypcyjny, gdzie przechodzimy bardziej na zarządzanie właśnie subskrypcją, zarządzanie kontraktem z dostawcą chmurowym, niż utrzymywanie własnego IT, własnych funkcji technologicznych. Pomijając aspekty regulacyjne, na które nie mamy wpływu i te niektóre zapisy umów z dostawcami, na co w kontrakcie, w umowie należy by zwrócić uwagę, jeśli chcielibyśmy zmigrować do chmury? Kluczem jest to, żeby wiedzieć, po co do chmury chcemy wejść. Jeżeli będziemy wiedzieli, co jest naszą potrzebą biznesową wejścia do chmury, będziemy wiedzieć, które elementy kontraktowe, które są negocjowalne, możemy negocjować. To, co możemy negocjować, to są kwestie dotyczące na przykład pricingu, w zależności od tego, jak dużo tej chmury chcemy zużyć.
To, co możemy negocjować, to są kwestie związane z faktem, jak długo mają trwać pewne obowiązki informacyjne po stronie dostawcy, żebyśmy odpowiednio wcześnie mogli zareagować z naszą organizacją. To, czego nie możemy negocjować z kolei, to są kwestie związane z niezmiennością usługi, ponieważ usługa dostarczana globalnie nie może być niestety albo stety modyfikowana dla nas. To są rzeczy związane na przykład również z pewnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Natomiast kluczem, to jest coś, co bardzo podkreślamy w tym budowaniu strategicznego podejścia do chmury, to zarówno Accenture, jak i SSW, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego chcemy tam wejść. Jeżeli będziemy wiedzieli, dlaczego chcemy tam wejść, czy to chodzi o efektywność czasu, czy efektywność kosztów, czy o skalowalność, czy może o wszystko razem, to będziemy wiedzieli, na które punkty podczas negocjacji położyć największy nacisk. Inaczej może być tak, że będziemy negocjowali te elementy, które nie mają większego znaczenia z powodu naszego business case'u. Więc odpowiedź na pytanie, dlaczego chcemy tam wejść, jest kluczowa również z punktu widzenia samej negocjacji z dostawcą usługi. Dziękuję bardzo za rozmowę. O szczegółach będziemy rozmawiać już na najbliższym spotkaniu, na które serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam.